Rzecznik MZ wymienia dwa województwa. Tam sytuacja jest najgorsza. Wojciech Andrusiewicz, widać światełko w tunelu. Widać światełko w tunelu, które może sugerować, że powoli będziemy wychodzić z dużej, trzeciej fali zakażeń koronawirusem, przekazał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zastrzegł jednak, że na ten moment nie ma pola, by luzować w Polsce obostrzenia. Na pewno mamy oznaki trendu, który się umacnia i jest spadkowy. Jeśli spojrzymy na dane z województw, to mamy tylko dwa takie, które notują ponad 60 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Jest to Śląski i Dolny Śląsk, przekazał Wojciech Andrusiewicz. W skali całego kraju mamy tę liczbę na poziomie 49,2 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców. Widzimy spadek w nawiązaniu do poprzednich dni, dodał. Podkreślił, że najnowsze dane resortu zdrowia, ponad 17 tysięcy zakażeń w ciągu ostatniej doby, są w pełni miarodajne. Wciąż wykonujemy dużo testów, dzisiaj ponad 83 tysięcy. Więc jest to w pełni odzwierciedlenie tego, co się dzieje w sytuacji epidemicznej w naszym kraju, wskazał. Nie ma pola do dalszego luzowania obostrzeń. Rzecznik resortu zdrowia zastrzegł jednak, że jeżeli chcemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, to nadal musimy trzymać się rygoru sanitarnego. Dzisiaj nie ma pola do dalszego luzowania obostrzeń, zwracam uwagę na zajęte łóżka w szpitalach i respiratory, zaznaczył Andrusiewicz. Mniej pozytywnych wyników testów. Rzecznik MZ przekazał też, że widać spadek w liczbie pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa. Aktualnie odsetek ten wynosi 23%. Widać światełko w tunelu, które może sugerować, że powoli będziemy wychodzić z dużej, trzeciej fali zakażeń, zaznaczył. Zdaniem Andrusiewicza świadczy o tym również spadająca liczba wyjazdów karetek pogotowia, która w tej chwili ukształtowała się na poziomie 9,3 tysięcy. 95% zakażeń wariantem brytyjskim. Andrusiewicz poinformował również, jak szybko rozprzestrzenia się w Polsce brytyjski wariant B.1.1.7. Na dziś skala brytyjskiego wariantu wirusa to 95%. To świadczy o tym, jak ten wariant wyparł tego koronawirusa, którego znaliśmy jeszcze z Chin, przekazał. To, co należy podkreślić, jesteśmy nadal w trudnej sytuacji. Proszę o powstrzymanie się od chóra optymizmu, zaapelował rzecznik MZ. Najnowsze dane o zakażeniach i zgonach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 17847 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 595 pacjentów. W szpitalach przebywa obecnie 32781 osób zakażonych koronawirusem, czyli o 472 pacjentów mniej niż dobę wcześniej. Aktualnie zajętych jest 3425 respiratorów, o 18 mniej niż w czwartek. Tydzień temu resort informował, że zajętych było 34550 łóżek covidowych i 3376 respiratorów.